Każdego dnia poznańskie taksówki przewożą około 70 tysięcy pasażerów. Obecnie zarejestrowanych jest 4018 pojazdów osobowych. Niestety, taksówka już dawno przestała być szybkim środkiem lokomocji w Poznaniu. Stała się natomiast ozdobą wejść i parkingów, tak hotelowych, jak i dworcowych. Hotel Polonez. Tu można było spotkać największą ilość taksówkarzy. Żaden z bywających tu nie hańbił się przewożeniem zwykłych śmiertelników, takich jak my. Podobnie, choć w nieco mniejszym wymiarze, w hotelu Poznań. Tymczasem od kilku dni jakoś tu pustawo. Więcej taksówek pojawiło się w mieście. Czyżby nareszcie zdecydowano się zrobić tu porządek? Trudna sytuacja paliwowa spowodowała wstrzymanie wydawania koncesji. Rzecz jasna, że nie wszystkim, tylko na te samochody, które poruszają się na benzynę. Natomiast na olej napędowy, czyli na tak zwane popularnie ropę, normalnie koncesje możemy w dalszym ciągu wydawać. Będziemy po prostu niektórym naszym członkom wstrzymywali pozwolenie na prowadzenie taksówek z uwagi na nieprzestrzeganie tego regulaminu i wyszukują sobie pracy, która była już przedmiotem krytyki prasowej, na dworcu, wyszukują specjalnych pasażerów, konkretnie pasażerów zagranicznych, unikając przewozu naszych obywateli.